Witajcie, postanowiłem zrobić przerwę, tak żeby teraz odcinek się zaczął fantastycznie, że tak powiem, od takiego gigantycznego, wspaniałego wejścia z moją gigantyczną, wspaniałą bronią do tej nudnej jaskini. Także będziemy zabijać te takie psy i jajek szukamy znowu. Aha, i tutaj właśnie, tak, pamiętam, to było zamknięte na bardzo... A, tu jest nowa broń! Jeśli się nie mylę, tutaj będzie broń. Tylko trzeba cholernie uważać, bo tutaj wydaje mi się, że... to jest pułapka. No, jest pułapka, widzicie? Ten to jest drucik. Plus, tu gdzieś powinno być, w takim razie jak jest drucik, to powinien być materiały wybuchowe, albo nie. Tu jest nowa broń, która jest mega posuta. Okej, mam nadzieję, że to nie była jakaś pułapka, że wziąłem. Spadaj, szkielecie, ponieważ... masz tutaj... Kurde, idź stąd, no. Nie pójdzie. To są medeksy i mnie zasłaniasz, nawet nie mogę ich wziąć. Dobra, skrzynia, gdzie będzie... Spoiler, mnóstwo pieniędzy to powinno być. No, jak? Was 1000 kapsli. Ej, autentycznie to jest tutaj, okej. O, nie, nie 1000, 7000 kapsli. Okidoki. Aha, miałem sprawdzić, ile tych kapsli magicznych, że tak powiem, zebrałem. Pokażcie mi, no, ten karabin nowy. To jest SMG w sumie. Który naprawię. I jest na amunicję, której w ogóle nie mam. Ale to jest dosyć silna broń, więc warto ją sobie trzymać. Chyba nie jest zbyt ciężka i jest dosyć dziwnie wyglądająca. Jak widać, technicznie to nie jest SMG, bo trzyma go za dwie łapy. Czyli niby karabin. No, dobra, nieważne. Powrót do mojego Tesli, do mojej Tesli. Teraz tak. Co ja chciałem zrobić w sumie? Nie wiem. Coś tutaj chciałem zrobić. Aha, sprawdzić, ile mam kapsli. Ty, gdzie one są? Co to jest ten quest? Nie wiem, do czego to służy. Jestem ślepy, ale nie wiem, gdzie są te kapsle. A, tu 29 dopiero? Ja pierdzielę, myślałem, że tego jest 50. No nic, let's go, idziemy. Dlaczego się, kurde, kucam? Nie musisz się bać ich. Nie boj się. Pudło. Nie pudło. Kto jeszcze chce z elektryczności? Ty. Latają teraz. Fly! A, nie, nie chciał latać. No nic. Gdzie są te jajka? Gdzieś... tutaj. Nie, nie tutaj. To w ogóle bez sensu. Poszedłem w zupełnie kierunku. Zarobiście. No nic. A nie, dobrze. Zaraz, jak to jest? Skąd ja przyszedłem? Stąd chyba, tak? Czy stąd? Już nie pamiętam. Nie, chyba... O, nie, nie było mnie tutaj. Dobra. Ucho legionisty w sumie mogę wziąć. Nie wiem czemu. Ach, ta broń jest po prostu... broń bogów. Broń Zeusa. O! Troszkę mało strzał. Co ty robisz, kolego? Jasny gwint, to było... zupełnie się zagapiłem. Tutaj nagrałem! No dobra, w sumie mogło być gorzej. A wziąłem tą broń? A, tu jest amunicja do tej broni. Nie biorę, generalnie nie używam, jak widzicie, od dawna. Nigdy nie używam tych walut. Nie chce mi się. No dobra. Tym razem nie zginę. Co wy na to? Co wy na to? Oj. Lataj. Ty nie. Ciebie te killa dobiję. Ta broń chyba zostanie moją ulubioną bronią. Chyba normalnie Gaussa wyprzedzi. Czy nie, nie, nie może być lepsze od, nie, nie ma lepszej od Gaussa. Chyba nie ma. Dobra, tu trzeba uważać. Tu mogę nawet spróbować zrobić inny myk. No, podpadnij. Wyjątkowo. Bo mogę. Okej, okay, to tylko tyle. Wracaj z tym Teslą. Albo nie.
Przykro mi te killa zerwać przy okazji. Legendarny mroczny łowca. Jasny gwint, źle. Bo strzelam sobie fantastycznie w nogi. Dobra, to była tylko zabawa. Nie róbcie tego w domu. Nigdzie tego nie robicie. Potrzeba mi jakiejś zajebistej broni. Czyli oczywiście tej broni. I teraz będzie strzał mierzony w najtrwalszego... Legendarny nocny łowca, no co ty? Gdzie jesteś? Nie widzę cię, ty jesteś... Ty? Ty? Okej, to było trochę głupie. I nie... O, zaraz, wiecie co, przez chwilę... Znaczy nie przez chwilę, ale jednak musi coś zostać zmienione tutaj. Prawda, mówiłem, że ta broń na zawsze zostanie tutaj, ale na ten moment to jest zbyt dobre. Musi zostać zastąpiona, znaczy to jest po prostu z... To jest najbardziej konkretna broń, jaką znalazłem, jak na razie. Okej. Sorry, tequila. Pardon. Gdzie jest ten cholerny niewidzialny legendarny mroczny łowca? A może już nie żyje? Żyje. A, biegnie chyba. Ale prawie nie żyje. Spokojnie, jeden strzał i po tobie. Zblokował się idiota chyba. Dobrze, i 50? Teraz mi pisze, że tequila traci przytomność. Prawdziwe newsy normalnie. Dobra, załatwione. I 50 punktów doświadczenia za legendarnego. No po prostu żenada, ludzie, żenada. A może sobie tą krew wezmę? Może ona jest warta coś? Może właśnie z tej krwi może też zrobić coś? No bo w końcu ona jest jako to jakiś składnik tutaj opisany jako składnik. Ciekawe. Nie wiem do czego. I tutaj będą jajka. Tara! 7 minut mi to zajęło, nie najgorzej. Spadamy stąd, wracamy. Coś mi się wydaje, że następne jajka to będą kazadorów, a potem... ku naszej uciesze szponów śmierci. A potem seks. O, jak to wygląda w ogóle absurdalnie. Przez ten plecak. No dobra, trudno. I spieprzam stąd. Jak dobrze pójdzie, to może jutro zakończę Nowy Vegas. Nie, chyba nie wydaje mi się. To może pojutrze. Naprawdę, jak skończę to zadanie, to już będę tylko wykonywał dla RNK zadania. Dobra, szybka teleportacja. Do Thorny. Wypiję to kawę, kawisko, które mi zostało. Znowu tuzin jajec dla, dla czerwonej. Okej. I kazadory, tak? Ktoś mi się wydaje, że kazadory będą następne. No, spoko. Chociaż zaraz, nie spoko. Mógł cię zepchnąć? Nie, dobra, nie. No dobra, będę obcym na zawsze dla ciebie, nie ma sprawy. Powoli nudzi mi się to bieganie. Następne jest... Jasne, że kazadory. I dostałem cały czas jakąś amunicję, nawet nie wiedziałam o tym. I oczywiście doświadczenie też, kupa doświadczenia za to zadanie. I troszkę pieniędzy. No ale przede wszystkim chodzi mi o to, żebym po pierwsze... Trochę przyjemności dla Karoliny musi być, a na poważnie to... no, chodzi o to, żeby schemat do broni dostać. Aha, to jest tutaj. Jak to tutaj? Tutaj? O Boże, to będzie ciekawe wyjście. Jak się tam dostać? Ludzie, to będzie autentyczny eksperyment, ale muszę się spróbować jakoś tam dostać. Nie wiem, czy mi się uda dostać od tej strony w ogóle, także będzie powrót do tego cholernego miejsca. Znaczy teraz już nie będzie tak niebezpiecznie, bo nie ma tego strasznie utrudniającego moda wgranego. A wiesz co? Idź stąd. Dobra. Pakujemy ammo.
kurczę, teraz sobie znam. Gdzie mam iść tędy? Że ten laser RCW teraz też idzie w odstawkę, ponieważ... O nie, to jest mnóstwo ich. Ale nie chcę iść się... Nie chcę się z nimi naparzyć niepotrzebnie. Jeszcze tam lata, widziałem cię, widziałem cię, widziałem cię. Ta broń jest urocza. A nieunikatowa wersja jest niebieska. W sumie ładniejsza, taka bardziej normalna. Hejka. I właśnie sobie zdałem sprawę, że zrywam w tym momencie, kiedy umierała. Jasny gwint. Dobra, pieprzyć to biegniemy, już nie będziemy się ukrywać, bo i tak... będą wiedziały zaraz. Nie wiem, czy sobie nie włączyć target acquisition wyjątkowo. O kurde, ile to tych durnych kazadorów. Okej, okay, widzisz mnie. Gdzie? Piękne to było. Brawo. Brawo, brawo, Karolina. Jeszcze jedno podejście. Numer 3. Nie kłócę, bo po co? No. Okej, okay, ale tutaj zaraz stado się... Okej. Wiecie co? To jest dobry motyw. One atakują ją, a ja jej pomagam. Tylko nie mogę... Nie widzę teraz w ogóle, gdzie one są. Jak w ogóle w nie trafić? Chyba oberwał jakimś cudem. Śmierć i... Kurwo... Chyba najpotrzebny strzał. Chyba już nie ma więcej ich. Dobra, no, o, dobra. Wyszło. Jedna bitwa z kazadorami za mną, ale uwierzcie, że jeszcze ich pewnie... No jasne, że tak? Tutaj to nad Gauss będzie lepszy chyba. Nie, to Gauss. Nie, może jednak nie. Chyba jednak nie. Nie ma się co pierdzielić tym. Ale to tylko jeden jest. Chociaż nie, dwa, tam jeszcze jest drugi chyba. Widzisz mnie już? O, co za pech, oberwałeś. O, co za... szczęście moje. Okej, okay, zapis. I są. Gdzieś lecą dla mnie, z której strony. Dyk. Pudło. Zawalcz, to było fajne, w sumie powiem. Jestem dumny z tego strzału. I idziemy dalej. Nie wiem, czy... Naprawdę nie mam pojęcia, jak się... Pamiętam, że miałem problemy, żeby się tam dostać, w tamto miejsce. Jeszcze tutaj są. Jasny gwint. Okej, niedobrze, bo tutaj będzie. Nie! No i mnie zatruł, skubaniec chyba. Czy nie? Zatruł mnie? Nie! Okej. Okay. Widzicie, jak to ślamazar nie idzie normalnie? Metr za metrem zdobywamy ten teren, jasny gwint. Dobra, przerwa.